Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą konferencję prasową przy Bukowej. Miło mi powitać także prezesa klubu GKS Katowice, Wojciecha Cygana, a także Grzegorza Proksę, nowego dyrektora sportowego. Spotykamy się ostatnio częściej, mam nadzieję, że teraz trochę rzadziej będziemy się spotykać. Zmiany są w dziale sportu, myślę, że o tym pokrótce za chwilę opowiem. Chcę uspokoić swoich antagonistów. To nie jest tak, że ja się boję i dlatego Grzesiek jest w GKS-ie. Ja się raczej nie boję niczego, co z GKS-em jest związane. Chcemy, żeby dział sportu równał do wszystkich działów spółki. Pozostałe działy pracują dobrze, a dział sportu troszeczkę brakowało być może tego nadzoru. Stąd też pomysł, żeby szukać dyrektora sportowego. Zresztą dziennikarze i w ogóle opinia wokół GKS-u wielokrotnie zwracała uwagę na ten problem i mówiła o tym, że w GKS-ie warto poszukać tego dyrektora. Myśmy jak zwykle w GKS-ie pewnego czasu podeszli do tematu trochę niekonwencjonalnie. To pewnie łatwo byłoby ogłosić konkurs, poszukać czy uzyskać zgłoszenia byłych trenerów czy obecnych trenerów, którzy chcieliby zająć tą funkcję. My z góry założyliśmy, że nie chcemy w klubie dyrektora sportowego, który ma ambicje trenerskie, bo to tylko może prowadzić do jakichś negatywnych efektów współpracy takich dwóch dżentelmenów, wobec czego ten pomysł od razu upadł. Pojawiały się różne inne pomysły. Ja stoję na stanowisku takim, że nie trzeba być byłym piłkarzem, żeby móc zarządzać działem sportu. Fajnie, że się jest sportowcem i to na pewno Grzyśkowi oddać należy. Jeżeli chodzi o pomysły, wiadomo, że gdzieś można było myśleć o byłych piłkarzach. Też takie pomysły gdzieś po głowie nam chodziły, ale zdecydowaliśmy się na taki dość ciekawy, no, eksperyment, to jest może złe słowo, tak? Ciekawy pomysł i chcielibyśmy ten pomysł sprawdzić i realizować i wesprzeć Grześka w tym zbożnym dziele poprawy sytuacji działu sportu GKS-u Katowice. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, tą osobą, która mądrze powiedziała, był mój zastępca Marcin Janicki, który powiedział i użył takiej ciekawej analogii, że tak naprawdę nie trzeba być dyrektorem szpitala, czy lekarzem, żeby być dyrektorem szpitala i tak naprawdę nie trzeba być piłkarzem czy trenerem, żeby być dyrektorem sportowym w klubie. I myślę, że z tego będziemy korzystać. Ja też jakby wskazując, patrząc na ludzi, którzy są wokół piłki, to wielu ludzi, którzy są wokół piłki, typu nawet menadżerowie piłkarscy, wielu z nich nie ma przeszłości piłkarskiej w stricte w tym znaczeniu. Grzesiek tą przeszłość w piłce kopanej ma, bo trochę kopał, ale to może nie na tym poziomie najwyższym. Chcielibyśmy wesprzeć Grzeszkę, tak jak mówiłem, stąd też drugi pomysł, który chcielibyśmy wdrożyć, to jest pomysł powołania zespołu transferowego czy jakiegoś takiego gremium, zespołu ludzi, którzy będą zajmować się, cyklicznie spotykać i rozmawiać o sytuacji bieżącej kadrowej klubu, o tym, jakie umowy kończą się, jakie będziemy przedłużać, jakich zawodników będziemy szukać, jakich będziemy szukać. Ten zespół, pierwsze spotkanie będzie miał w przyszłym tygodniu. W składzie tym pierwszym, takim początkowym, bo wiadomo, że ten zespół może się rozrastać, oprócz Grześka, oprócz Jasia Furtoka, oprócz Marka Oględzińskiego, czyli wiceprezesa Fundacji do Spraw Szkolenia, oprócz mojej skromnej osoby będzie jeszcze trener pierwszego zespołu i to myślę, że on będzie też swoje propozycje mógł na takim zespole przedstawić. Chcielibyśmy, żeby takie spotkania odbywały się cyklicznie i żeby te spotkania koordynował Grzesiek. Ale też, żebyśmy na tych spotkaniach śmiało, odważnie mówili sobie w oczy, jakich zawodników chcemy, jakich nie chcemy, jak to ma być budowane. Bo chcielibyśmy uniknąć takich podszeptów z boku, a tak naprawdę wziąć odpowiedzialność. Nie każdy ma odpowiedzialność za to, co uważa i jak widzi sytuację GKS-u. Ten moment, w którym ta decyzja jest ogłaszana, też nie jest przypadkowy, bo pewnie parę osób by się zastanowiło i powiedziała, dlaczego decyzja o dyrektorze sportowym pojawia się pod koniec czy w połowie marca w sytuacji, gdy okno transferowe się skończyło 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu, tak? Moment nie jest o tyle przypadkowy, że my sobie dajemy czas, żeby Grzesiek wdrożył się w sytuację klubu, w aktualną sytuację, zobaczył, jak wygląda, jak jest zorganizowany klub, żeby uruchomił swoje kontakty, żeby mógł
swoje pomysły rozpocząć realizować. Ja ze swojej strony na pewno Grześkowi pomogę w tych zakresach, w których mogę, czyli w tych aspektach prawnych funkcjonowania działu sportowego. Na pewno w tych tematach pomogę i będę wspierał Grześka, bo wierzę w ten pomysł. Chcielibyśmy też, żeby Grzesiek oprócz typowego działu sportu jakby związanego ze spółką też wdrożył się w tematy związane z fundacją naszą działającą ze szkoleniem młodzieży. Stąd też powołanie Grześka do Rady Fundacji i do Akademii Piłkarskiej Młoda Gieksa, która funkcjonuje i która z każdym miesiącem funkcjonowania wydaje się, że funkcjonuje lepiej. To są takie zmiany. Pierwsze, chcielibyśmy stopniowo się dopasowywać, dużo rozmawiać, wdrażać, przedstawiać, słuchać też tego, co Grzesiek z boku nam powie, jakie on ma spostrzeżenia, jakie on ma pomysły i te pomysły stopniowo realizować. Ja w tym miejscu bardzo się cieszę, że Grzesiek się zdecydował i że przyjął propozycję zarządu GKS-u, bo ja wokół siebie chcę mieć ludzi ambitnych, a tego na pewno Grześkowi odmówić nie można, ambitnych, pracowitych, a wierzę, że profesjonalizm, z którego Grzesiek był, jest znany, waleczność, to będą cechy, które także będą znakiem rozpoznawczym całego działu sportu i całego GKS-u Katowice. Zanim głos oddam jeszcze panu Grzegorzowi Praksie, poproszę o przekazanie oficjalne koszulki. Teraz głos oddaję nowemu dyrektorowi sportowemu, panu Grzegorzowi Praksie. Witam państwa bardzo serdecznie. Jak powiedział pan prezes, jest to początek praktycznie mojej nowej drogi sportowej i od razu mam zaszczyt pracować dla ukochanego klubu, dostając ogromny kredyt zaufania zarówno od zarządu klubu, jak i od kibiców. Nie będę ukrywał, że nie chcę budować sobie tutaj jakiejś drogi do kariery, a jedyne dobro, na jakim mi zależy, to dobro klubu, ponieważ no, od 91 roku jestem ogromnym sympatykiem właśnie GKS-u Katowice i to będzie dla mnie podstawą. Wiadomo, że początkowe tygodnie będą to bardziej wdrożeniowe niż w celach jakiegokolwiek działania. Mieliśmy okazję przed tą konferencją spotkać się z piłkarzami pierwszej drużyny, jak i sztabem szkoleniowym i z pewnością w tych kolejnych dniach będą kolejne spotkania. Chciałbym znać ich uwagi, ich cele, zarówno krótkie, jak i długoterminowe, poznać specyfikę pracy w tym klubie i ewentualnie wdrożyć swoje uwagi już wcześniejsze, które drażniły zarówno oko kibica, jak i mnie samego, który przyjeżdżał na Bukowej. Naszym marzeniem jest to, aby na Gieksę przychodziło jak najwięcej ludzi, no ale do tego, tak jak powiedział wcześniej pan prezes, potrzeba magnesu, jakim jest zdecydowane podwyższenie sportowych zmagań u nas na Murawie na Bukowej. Tyle z mojej strony, bardzo dziękuję.